To ty, namaszczona. Daj spokój. O co tyle szumu? Wojownik strasznie cierpi. Tak. Jego śmierć jest tylko kwestią czasu. Widziałam już śmierć. Ale oni tak cierpią. Chcę być silna jak ty, ale... Nie mogę mu pomóc. Nie mam nawet śniwierzby, żeby złagodzić ból. Powinno być trochę na wschodnich szlakach, ale... Ja muszę tutaj czuwać. Nie mogłabyś poszukać skrytek? Nawet odrobina śniwierzby może pomóc. Zrobię, co się da. Bardzo dziękuję. Sprawdzę skrytki, jak tylko będę mogła. Naprawdę? Dzięki. Chcę tylko ulżyć cierpiącemu. A oto i szlak. Powinny gdzieś tu być skrytki ze śniewierzbą. Nie ma śniwierzby, tylko kilku.
Może na tym szlaku będą skrytki ze śniewierzbą. Ja będzie chciała wiedzieć, czy w tych skrytkach nie myśli. Namaszczona. Jesteś. Przeszukałam już skrytki. Znalazłam tylko okruchy. To dziwne. Kto wziąłby śniewierzbę? Możliwe, że Jan ma zapas. Zapytaj, jeśli go znajdziesz. Zrobię, co się da. Bardzo dziękuję. To ja sobie pójdę. Na razie.
Zachowam to na później. Utknąłem tu! Jest tam kto? Cokolwiek! Proszę! Ktoś tam jest? Dzięki Wszechmatce. Myślałem, że już nie wyjdę. Co się stało? Gang wyrzutków, to się stało. Wpadli tu, skradli śniwierzbę i zostawili. Jakiś gang wyrzutków? Tak, gang. Rozwalili drzwi. Nie miałem szans. Wzięli śniwierzbę i zostawili mnie na śmierć. Dlaczego mieliby ukraść śniwierzbę? Ponieważ to wyjątkowo drogie ziele, oczywiście. Żałośni złodzieje. Wzięli tylko to? Nie. Pamiętajmy słowa. Mają układ z obcymi. Potrzebują okruchów i zabiją za nie. Powiedz, którędy poszli. Myślę, że w góry. Może ich jeszcze złapiesz. Cokolwiek zrobisz, niech ich wygląd cię nie zmyli. Zabiją cię bez mrugnięcia okiem. Och. Muszę złapać oddech. Tak, mógłbyś przestać gadać. Musieli zostawić ślady. Wykorzystam fokus. Ktoś niedawno stąd ruszył. W pośpiechu. Thank you.
Dziękujemy ci, jeśli wdzięczność wyrzutków coś dla ciebie znaczy. Znaczy. Ocaliłaś nas i chcesz jeszcze rozmawiać? Matrony wygnały mnie po urodzeniu. Prawa Nora niewiele dla mnie znaczą. Pamiętam, to ty nigdy nie miałaś matki. Nie jesteś już wyrzutkiem? Nie, poszukującą. Szukam śniwierzby. To może być kłopot. Czemu wzięliście śniwierzbę? Ponieważ mamy rannych. Nie jesteśmy złodziejami. Z tym plemieniem stało się coś strasznego. Wojownicy nie zapewniają ochrony. Maszyny są wściekłe, a bandyci grasują po naszej świętej ziemi. Jak sądzisz, czemu porzuciliśmy zwyczaja i łączymy się w grupy? Nie mieliśmy żadnego wyboru. Mimo to nie kradliśmy. Mieliśmy zamiar zapłacić Janowi później, ale on z nami nie rozmawia. Jakie przestępstwa popełniliście? Pobiłem tego, co zabrał zdobycz. To był mój błąd. Inni łamali nasze zwyczaje albo zapuszczali się w świat metalu. Nie ma tu morderców, jeśli o to ci chodzi. Podobno pobiłeś Jana. Chłopak nawet nie wiedział, co się dzieje. To tchórz. Nic mu się nie stało, ale może tego nie zauważył. Inni też chcą śniwierzby. Nie możesz jej wziąć. Prosisz czy żądasz? Mówię. Jak do człowieka. Rozumiem. Może nie potrzebujemy więcej. Po wszystkim, co zaszło, baliśmy się i wzięliśmy wszystko. Proszę, zatrzymam część, ale reszta niech trafi do potrzebujących. Dopilnuję tego. A tymczasem wracajcie do serca matki. Sporo się tam zmieniło, ale poradzicie sobie. Sporo musiało się zmienić. Jeśli to nie jest żaden podstęp. Dobrze. Rozważymy to. Powodzenia. Trzymajcie się. Okazałaś się o wiele lepsza niż matrony. Dzięki. Oto śniwierzba. Zanieś ją Fii na wzniesienie matki. Ranni wojownicy bardzo jej potrzebują. Pewnie. No ale co się stało z wyrzutkami? Zapłacili w końcu za swe zbrodnie? Zbieranie się razem. Rozmowy ze sobą. I z nami. Nie miałaś dla nich litości? Nie wiesz, kim jestem, prawda? A co? Wychowałam się jako wyrzutek w górach nad sercem matki. Przeklęta sierota. Jakbym wiedział, słowa bym z tobą nie zamienił. Myślisz, że jesteś lepszy od innych, co nie, Jan? Tak naprawdę jesteś małym człowiekiem o małym sercu. A kiedy umrzesz, nikt nawet nie zauważy. Ale nie jestem wyrzutkiem. To prawda. Nie jesteś. Bo wyrzutki sobie pomagają. Ale ty jesteś nikim. Dosyć tego. Masz przekazać Fii śniwierzbę. Albo tu wrócę.